A więc witam wszystkich wytrwałych, którzy dotrwali do tak późnej godziny. Nazywam się Witold Paluszyński, jestem pracownikiem Politechniki Wrocławskiej i to będzie wykład pod tytułem Inicjatywa Semantic Web. To chyba wszystko, co tu mogę powiedzieć na temat tego slajdu. To będzie taki wykład na początku wstępny, bardzo taki wprowadzający, łagodnie postaram się opowiedzieć o całej idei i o wszystkich takich elementach motywacyjnych, które są związane z tą inicjatywą Semantic Web. Potem będzie troszeczkę szczegółów, troszeczkę technologii, takie spojrzenie, o co tam chodzi. Będzie troszeczkę potem na temat takiego rzutu oka na bieżący stan tej inicjatywy Semantic Web i na końcu odpowiedź na takie pytanie, jaki to ma związek z Linuxem. Inicjatywa Semantic Web, można powiedzieć, że została sformułowana, jakby rodziła się trochę wcześniej, jeszcze w ubiegłym stuleciu, ale około roku 2000 zostały poczynione pewne takie kroki, które ją ujawniły. Ogólnie polega na przyjęciu pewnych standardów publikacji danych w internecie z opisami semantycznymi. I trochę zaraz opowiem, na czym to polega, a także konsekwentne wdrażanie tych standardów, aby zasoby istniejące w internecie mogły być automatycznie wykorzystywane, automatycznie, czyli przez roboty software'owe na szeroką skalę, co w nadziei tej inicjatywy umożliwi po pierwsze wyszukiwanie, inteligentne, semantyczne wyszukiwanie, które różni się od wyszukiwania opartego na słowach kluczowych, a także co wynika z tego wyszukiwania, z dostępu do danych dostępnych w internecie, wszelkiego rodzaju inteligentne przetwarzanie, wyciąganie wniosków, znajdowanie ciekawych faktów i inne zastosowania, które mogą być bardzo ciekawe. Za taką popularyzację na szerokie wody ta inicjatywa Semantic Web wypłynęła artykułem opublikowanym w 2001 roku, tu jest okładka czasopisma Scientific American, przez trzech autorów, Tima Berners-Lee, Jima Handlera i Ore Lassile. Nie jestem pewien, które nazwiska należy wymawiać zgodnie z regułami języka polskiego, które należy odmieniać zgodnie z regułami języka polskiego, a które nie. Autorzy opisali wizję takiego internetu, środowiska software'owego przyszłości, która nie jest wcale odległą przyszłością, ale zakłada istnienie inteligentnych agentów software'owych, które będą potrafiły korzystać właśnie z danych, z informacji dostępnych, które dostępnych tym agentom. Tutaj ciekawy człowiek, Tim Berners-Lee, jeden z twórców tej inicjatywy, jedna z osób, która stoi za nią, jedną z głównych takich osób sprawczych, brytyjski informatyk i naukowiec, potem wyjechał do Ameryki, założył konsorcjum W3C, jest uważany za twórcę całej sieci WWW i między innymi jest lordem, mówi się o nim Sir Berners-Lee. Idea semantycznego internetu, ten Semantic Web, zaraz trochę na terminologii się zatrzymam, nazywane też semantycznym internetem albo Web 3.0. Idea nie jest skomplikowana. Zasadnicza idea sprowadza się do umieszczania i publikowania tych znaczników semantycznych. Technologie semantycznego internetu też nie powstały nagle, rodziły się w ramach sztucznej inteligencji i były rozwijane przez co najmniej 10 lat wcześniej, ale dziś, po 12 latach od tego wystartowania tego projektu, projekt rozwija się dość powoli, z oporami, i pytanie dlaczego? Trochę dlatego, że to są technologie trudne, będę próbował to przybliżyć i odpowiedzieć na to pytanie. Tu jest taka pewna dygresja. W pewnym sensie Tim Berners-Lee po raz drugi w historii tworzy rozwiązania i promuje rozwiązania dla problemu, o którym nie wiedzieliśmy, że go mamy. Ponieważ podobnie było z projektem WWW, którego jest twórcą, który zainicjował już jego raport początkowy jest z roku 1989 w CERN, był pracownikiem CERN-u i zgłosił taką inicjatywę stworzenia systemu powiązanych dokumentów i umieszczenia ich w sieci dostępnych dla wszystkich
serwowanych z serwera dokumentów. Oprogramowanie napisał w 1990 i wystartował. Nie wszyscy wtedy rozumieli, do czego to ma służyć i jaki problem to rozwiąże, ponieważ internet istniał i transfery plików były możliwe. Ludzie mogli sobie ściągać pliki, jak ktoś chciał. I były również języki hipertekstowe i nie wiadomo właściwie było, co możemy w ten sposób uzyskać, ale najwyraźniej coś się udało uzyskać. I tu jest druga dygresja moja, to jest takie moje spostrzeżenie. Obrazek, który tu widać jest, pochodzi właśnie z raportu Tima Berners-Lee z roku 1989, w którym proponował on właśnie w firmie, w samym CERN-ie stworzenie tego systemu obiegu dokumentów. I z tego, jak się patrzy na ten obrazek i na różne znaczniki, które są, etykiety, które są przy tych linkach i na cały ten graf, to nie można mieć wątpliwości, że jemu wcale nie chodziło o takie www, jakie powstało na całym świecie w latach 90., tylko już wtedy chodziło mu o Semantic Web i dojdę pod koniec mojej prezentacji do tego, że to tak właśnie powinno wyglądać. Najwyraźniej taką miał wizję, wyszło z tego takie zwykłe www oparte na HTML-u i HTTP, no i Tim Berners-Lee usiłuje jakby tą sprawę doprowadzić to swoje zamierzenie do końca. I tutaj taka uwaga terminologiczna, może taka no uwaga terminologiczna. Semantic Web, nie wiadomo jak to po polsku powiedzieć, to tak jest w większości informatyki, jest taki problem, nie wiadomo jak tworzyć różne słowa, słowa tworzą się trudno. W zasadzie z wyjątkiem systemów operacyjnych, gdzie tak jakoś się składa, że na wszystkie pojęcia istnieją polskie określenia, a w systemach operacyjnych czasu rzeczywistego na ogół na wszystkie terminy angielskie są dwie rodziny polskich określeń. To jest niezrozumiały dla mnie zupełnie fenomen, ale cała reszta informatyki podlega takiemu zjawisku, że nie wiadomo jak to powiedzieć po polsku. I Semantic Web tak samo. Stosuje się, czasami, ja po prostu mówię Semantic Web i koniec, brzmi to może troszeczkę dziwnie, czasami się mówi po polsku semantyczny internet, natomiast i również spotkałem się z takim określeniem, ale uważam już je troszeczkę zagraniczące z naruszeniem, sieć semantyczna, ale pisana dużymi literami w liczbie pojedynczej. Trzeba uważać natomiast, żeby nie mylić semantycznego internetu z sieciami semantycznymi, bo sieci semantyczne są technologią, zwykłą technologią, to nie jest nazwa własna, tak jak internetu. I po angielsku sieci semantyczne nazywają się Semantic Networks i to jest jakby troszeczkę coś innego. Będę gdzieś mówił o jednym i drugim, ale to rozróżnienie terminologiczne jest dosyć ważne, jeżeli ktoś chce o tym mówić, to powinien zwracać uwagę. Idea Semantic Web, jeszcze raz podsumowując, to jest, że zauważamy, że internet jest wielkim zbiorem danych. Dane są bardzo cenne, w tym sensie są przydatne. Jeżeli ktoś potrzebuje danych i może je znaleźć w internecie, czasami może wykonać swoje zadanie, dorobić pieniędzy i zdobyć pracę, cokolwiek. Ale wyszukiwanie danych w internecie jest procesem mozolnym, jest to proces manualny i trzeba nad tym, wymaga i inteligencji takiej naturalnej, pracy człowieka i po prostu dużo zwykłej pracy. I dane nie są dostępne do automatycznego wyszukiwania i automatycznego maszynowego przetwarzania, to co ta idea Semantic Web chciałaby osiągnąć. W związku z tym takim pierwszym punktem centralnym tej technologii jest wyszukiwanie. Wyszukiwanie danych chcemy uczynić możliwym w sposób automatyczny przez agenty software'owe. Parę słów teraz trochę na temat wyszukiwania danych w internecie, tak jak to się dzieje w tej chwili. Aktualny scenariusz wyszukiwania danych w internecie to jest taki, że nasze lubiane przez nas roboty internetowe cały czas chodzą po całym świecie i po wszystkich serwerach www, przeszukują strony internetowe, usiłują wynaleźć wszystkie strony, które się pojawiły.
ściągają te strony, parsują dokumenty HTML, wszystkie oraz inne dokumenty, które są linkowane z tych dokumentów, analizują teksty w nich zawarte, żeby się zorientować, pod co podpiąć ten dokument, komu można byłoby go zwrócić jako wartość, jako wynik wyszukiwania. No i potem, gdy w serwerach wyszukiwania takich jak Google użytkownicy czegoś poszukują, wpisują jakieś swoje zapytania w postaci różnych fraz, odpowiednie technologie są używane, żeby dopasować te zapytania użytkownika do słów kluczowych znalezionych w dokumentach i zaindeksowanych, żeby pokazać linki do dokumentów. Skutkiem tego są bardzo fajne rzeczy, dużo wyników uzyskujemy, ale precyzja tych wyników często nie jest duża. I przyczyna jest oczywista, bo dokumenty, które tworzymy, które ludzie tworzą i umieszczają w internecie, są stworzone do konsumpcji przez człowieka. Człowiek, gdy czyta dany dokument, to musi wiedzieć, czy musi go zrozumieć. Jeżeli go nie rozumie, to powinien go wyrzucić. W związku z tym roboty internetowe, nic dziwnego, że mają kłopoty w dobrym zrozumieniu tych dokumentów. Jak już napisałem to stwierdzenie i tę stronę, to zdałem sobie sprawę, że jest taka grupa fachowców, którzy usiłują zrobić coś dokładnie innego. Tworzą strony internetowe, które wcale nie są przeznaczone dla konsumpcji przez człowieka, tylko są skierowane ściśle do tych robotów indeksujących i starają się wywołać konkretny efekt, i to są fachowcy od pozycjonowania stron. Ale to taką uwagę w nawiasie zamieściłem, bo to nie jest temat mojego wystąpienia. Drugi skutek, który dzieje się w wyniku wyszukiwania jakiejś informacji w internecie, to jest taki, że możemy znaleźć wyniki, możemy znaleźć jakieś dokumenty, ale tylko wtedy, jeżeli użyjemy właściwych słów. Musimy użyć właściwych słów, takich, jakie były w tym dokumencie, takich, jakie te roboty indeksujące zdecydowały się zaindeksować. Musimy trafić w terminologię. Jeżeli nie trafimy w terminologię, to znowu nie znajdziemy tych dokumentów, których poszukujemy. Można powiedzieć, że model wyszukiwania jest wrażliwy na terminologię. Terminologia w innym języku już na pewno jest poza zasięgiem, jeżeli zapytamy się w języku, w którym dokument jest napisany, to nie mamy podstaw go znaleźć. Cyk. I trzeci skutek. Wynikiem wyszukiwania zwykle jest jakiś zbiór dokumentów, z których niektóre będą, być może, jeżeli mamy szczęście, to będą zawierały odpowiedzi na nasze pytanie i będą tymi, które chcemy wyszukać, inne być może nie, a czasami odpowiedź na pytanie, które potrzebuję, będzie częściowo rozłożona w różnych dokumentach i ja muszę sam się w tym zorientować, muszę je wszystkie przeczytać. Dlaczego tak jest? No, jest to oczywiste. Wyszukiwarka i te wszystkie agenty software'owe, które biorą w tym udział, nie rozumieją, o co ja się pytam, tylko znają moje zapytanie i nie są w stanie na nie odpowiedzieć. I też nie jest do końca prawda, bo firma taka jak Google bardzo pracuje nad tym i rozwija technologię, starając się zrozumieć, o co pytają użytkownicy. Oczywiście używane do tego są bardzo zaawansowane i wyrafinowane technologie, wszystkie oparte na statystyce. A więc czasami wydaje nam się, że Google jest inteligentny i bardzo dobrze zrozumiał nasze zapytanie, ponieważ daje nam takie odpowiedzi, które na pozór wydawałoby się, że nie są związane z moim zapytaniem, ale zawierają odpowiedź, której poszukiwałem. No i to jest sztuczna inteligencja jak najbardziej. Ta firma jakby to rozwija, to jest jej biznes, w tym celuje i jest najlepsza. No ale to jest taka sztuczna inteligencja oparta na statystyce. Cała sztuczna inteligencja obecnie zresztą jest oparta na statystyce. Niestety te wyniki są dalekie od perfekcji, jeszcze na pewno przez wiele lat będą musiały być rozwijane, żebyśmy mogli być zadowoleni z tego modelu wyszukiwania. To jest model wyszukiwania oparty na słowach kluczowych i indeksowaniu przez roboty. Jak można poprawić tę sytuację za pomocą semantyki? Jeżeli przyjrzeć się strukturze dokumentów HTML, to
poza tekstem, który jest często główną treścią tych dokumentów, zawierają znaczniki. Te znaczniki mają charakter formatujący, jakieś tam znaczniki H1, table, title, font i tak dalej. Nic nie pełnią, nie mogą być w żaden sposób wykorzystane dla zrozumienia zawartości tego dokumentu, jego treści. Natomiast gdyby zamiast nich albo oprócz nich, gdyby w dokumentach znajdowały się znaczniki znaczeniowe, takie, które w jakiś sposób odzwierciedlają znaczenie tego dokumentu, no to wtedy sprawa miałaby się inaczej. Zauważmy, że pewne znaczniki semantyczne, czyli znaczeniowe, w HTML-u istnieją. Dokumenty HTML-a można opisywać semantycznie w bardzo powierzchowny sposób, tylko przez dokumenty powiązane za pomocą takiego znacznika link. Może meta też ma pewne formy znacznika meta, też mają znaczenie semantyczne, a więc dokumenty HTML dzisiejsze można byłoby opisywać semantycznie na bardzo, bardzo elementarnym poziomie i wykorzystywać, ale ogólnie nie jest to robione i na pewno przeglądarki z tego nie korzystają w żaden sposób. Tak jak tutaj sprawdziłem, żadne z głównych, najczęściej używanych przeglądarek nie obsługują tych znaczników semantycznych. Właśnie. Aby znaczniki semantyczne mogły w jakiś sposób wnieść do dokumentu treści, zawrzeć w dokumencie treści, które pozwoliłyby software'owym agentom zrozumieć przynajmniej, o czym jest ten dokument, co w nim jest, co jest jego główną treścią, do czego może być przydatny, to nie wystarczą takie znaczniki link, które wskazują związek dokumentów z innymi dokumentami, tylko muszą być to jakieś znaczniki, które potrafią wykorzystać o wiele bardziej, o wiele poważniejszą infrastrukturę opisującą znaczenia wielu pojęć. I właśnie takie kompletne opisy znaczeniowe dowolnych pojęć nazywa się ontologiami. O nich będę trochę opowiadał. Na początek zacznę od takiej definicji, która jest koroną całej jakby tej semantycznej technologii. Definicja ontologii. To jest jedna z definicji ontologii, ale jest ona naprawdę piękna w swoim brzmieniu, naprawdę warto się z nią zapoznać i ją czasami można komuś powiedzieć, prawda? Jakby ktoś się nas zapytał, co to jest ontologia, można ją zapamiętać w tym celu właśnie, żeby to powiedzieć. Ontologia jest formalną specyfikacją konceptualizacji, prawda? To jest oczywiste. Czasami jeszcze się też dodaje jawną albo taką uzgodnioną, uwspólnioną, współdzieloną przez różne systemy. Definicja jest trudno zrozumiała, ale pojęcie ontologii powinno być zrozumiałe. To pojęcie będzie się pojawiać, pojawia się coraz częściej we współczesnym świecie i będzie się pojawiać. Ontologia jest zapisem, konceptualizacja jest jakby takim trochę formalnym opisem, formalnym modelem jakichś zjawisk. Jeżeli my rozważamy najróżniejsze zjawiska, które otaczają nas w świecie naszym codziennym, zwykłym, to jeżeli chcemy mieć możliwość opisania tych zjawisk w systemie formalnym, to musimy to zjawisko zobaczyć, te zjawiska sobie zobaczyć w sposób formalny, to znaczy zdecydować się, co jest ich główną częścią, jakie mają inne części, jakie mają atrybuty, czy mają charakter bardziej własności, czy mają charakter obiektu. I ta czynność, ten proces można nazwać konceptualizacją. To jest konceptualizacja jakiejś dziedziny, to jest właśnie takie opisanie tej dziedziny w sposób formalny, jej elementów. A jakiś sposób zapisu formalnego takiej konceptualizacji nazywamy ontologią. Do ontologii za chwilę wrócimy. Na chwilę przyjrzyjmy się identyfikatorom. W technologiach semantycznych powszechnie używane są identyfikatory wszystkiego, zaraz zobaczymy, wszystkich pojęć w postaci
identyfikatorów URI. Zdecydowano się, że identyfikatory URI są bardzo dobre, przydatne jako po prostu jednoznaczne identyfikatory pojęć. To znaczy, można jednoznaczne w tym sensie, że jeżeli chcemy o czymś mówić i podajemy komuś URI, to URI nie może oznaczać dwóch różnych rzeczy. URI zawsze oznacza jedną rzecz, jeżeli jest używany jako identyfikator. Nie oznacza to, że jednego pojęcia nie mogą opisywać dwa URI, natomiast jedno URI nie może opisywać dwóch pojęć. I mówi się o zasobach. Zasobami w zasadzie jest wszystko. Każdy obiekt, każda klasa obiektów, a także własności obiektów też są zasobami. Zasób to jest takie pojęcie, które właśnie posiada identyfikator typu URI i może być używany jako pojęcie w tych technologiach semantycznych. I no jeszcze czasami wprowadza się przestrzenie nazw i identyfikatory skrótowe w ramach danej przestrzeni nazw. Czasami URI określa przestrzeń nazw i identyfikatory wykorzystuje się identyfikatory skrócone, które funkcjonują w ramach danej przestrzeni nazw i można, jeżeli takie identyfikatory się stosuje, zaraz zobaczymy przykłady, to może identyfikator może wtedy nie być pełnym URI, tylko właśnie takim skrótem. Tu jest przykład. Mała przykładowa ontologia. Nie wiem, czy te napisy są czytelne, tak miałem nadzieję, że da się to przeczytać. To jest taka... Poszukiwałem najmniejszej ontologii, ontologicznego opisu jakiegoś zjawiska, który byłby sensowny i jednocześnie zrozumiały do takiej prezentacji. I znalazłem taką bardzo fajną, bardzo mi się spodobała ontologia opisująca pojęcie, które się nazywa event. Jest opisana za pomocą takiego grafu. Czy tu się da zaświecić? Aha, może się da. Coś się świeci, a jest. A więc mamy, to, jakby zapisem tej ontologii jest graf. Graf składa się z węzłów. Węzły opisują pewne zasoby, a także własności. Własności wiążą ze sobą, to są relacje, które wiążą ze sobą różne węzły, różne zasoby i nasz zasób, event, jest zdefiniowany przez powiązanie go z różnymi innymi. I możemy tę definicję przeczytać w ten sposób, że event to jest coś takiego, co posiada agenta. Agent jest tym, czym w ontologii FOAF, o FOAF będzie za chwilę też trochę, jest taki obiekt agent. Nie wiemy, jeżeli nie przeczytamy sobie teraz opisu ontologii FOAF i w nim pojęcia agent, to jeszcze nie wiemy dokładnie, kto to taki, ale wiemy już, że nasz event, o którym może być mowa, posiada takiego agenta. Te wszystkie linki, które tutaj występują, należy rozumieć w ten sposób, że one mogą być. To znaczy, jeżeli stworzymy, zaraz pokażę przykład takiego eventu, to zobaczymy, że event może mieć agenta albo może mieć ich kilku. Może mieć czas i może mieć też różne specyfikacje czasu. Może mieć ten miejsce swoje, place, którego wartością tej właściwości place jest z kolei inny obiekt, który należy do klasy spatial thing, czyli jakaś rzecz przestrzenna zdefiniowanej w ontologii geo i tak dalej. Więc krótko mówiąc, w ten sposób zdefiniowany jest jakiś zasób. Zasób to jest klasa, która reprezentuje jakiś zbiór obiektów. Zdefiniowana jest w ten sposób, że pokazane są jej części. Widzimy, jakie ona ma części i też widzimy charakter tych części. Te części to są relacje, które wiążą ją z jakimiś innymi obiektami. No i to jest trochę tak, jak w tym powiedzeniu, jest takie amerykańskie powiedzenie, które postaram się po polsku powiedzieć, że jeśli coś wygląda jak kaczka i kwacze jak kwaczka i śmierdzi jak kaczka, to jest kaczka. To jest taki żart słowny, ale on ma głęboki sens, bo on oznacza, co jest sensem kaczki, prawda? Możemy wymienić jakieś atrybuty definicyjne kaczki,
Jeżeli je wymienimy i zetkniemy się z obiektem, który spełnia, wyczerpuje te znamiona definicyjne, to musimy to uznać za kaczkę, prawda? Więc eventem dla nas będzie każda taka rzecz, która posiada agenta, która może posiadać agenta, który spełnia z kolei te definicyjne określenia w ontologii FOAW dla agenta, która być może posiada czas, która spełnia, a ten czas z kolei, który nasz event posiada, spełnia definicję obiektu klasy temporal entities, ontologii time i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli widzimy coś takiego, to musimy to zaklasyfikować jako event. I to jest przykład wydarzenia, zapisany trochę inaczej, zapisany w takiej trochę innej notacji. Tu na początku są zdefiniowane przestrzenie nas, możemy je pominąć, ale należy to przeczytać w ten sposób, że mamy zapis jakiegoś obiektu, który się nazywa performance w domyślnej przestrzeni nazw. E oznacza po prostu, że należy do klasy event w ontologii event. Posiada czynnik z naszej ontologii event, posiada taki czynnik, który się nazywa Santur z ontologii mit, co to jest? Tu. Musical ontology. Santur to jest po prostu po polsku taki instrument cymbały. Prawda? Po angielsku się nazywa santur. A więc jest czynnikiem. W tym evencie opisywanym tutaj występowały cymbały. Występował agent, który jest osobą, spełnia tą definicję FOAW person i co więcej nazywa się PH. Nie wiem, dlaczego nazywa się PH. Może jest jakiś muzyk grający na cymbałach. Mam wrażenie, że ten przykład znalazłem w internecie i myślę, że taki event był, prawda? 15 października 2007 o 12:00 i trwał godzinę. I co więcej, jak popatrzymy sobie, tu jest URI określające wartość tego atrybutu, tej właściwości place, które należy do tej ontologii GEO. I to URI, jak się też popatrzy w internecie, określa miasto Londyn. A więc w Londynie tego dnia ten nasz fakt mówi, że był taki event. Może nie, że mówi, że był event, reprezentuje. To jest reprezentacja takiego eventu, który spełnia znamiona tej definicji ontologii event i ma takie własności. Tu chyba ja to rozpisałem. To wszystko, co powiedziałem, to ja to rozpisałem na drobne tutaj. A więc ten obiekt, który był opisany na poprzedniej stronie, posiadał te właściwości faktor. Faktorem był ten Santur, instrument muzyczny. Posiadał właściwość agenta i place. Natomiast nie posiadał produktu, ani nie posiadał podwydarzeń. Miał prawo. Ontologia nie mówi, że musiał je posiadać, aczkolwiek gdybyśmy chcieli napisać taką ontologię, która na przykład opisuje wydarzenie i to wydarzenie miałoby być na przykład wydarzeniem artystycznym, chcielibyśmy opisać trochę inne wydarzenie artystyczne i tam musiałby być performer, to też język zapisu ontologii pozwala nam na zapisanie takiego faktu, że musi taki performer tam występować. Zauważmy, że wszystko to, co ja opowiadam i to, co przeczytałem z tego zapisu tu na poprzedniej stronie, to jest takie zgadywanie. Ja to odczytuję, my się tu domyślamy. Tego tak naprawdę nie wiadomo, dopóki nie przeczytamy sobie opisu tych innych ontologii, tej muzycznej ontologii, ontologii FOAW, który FOAW to jest friend of a friend, to jest taka ontologia do opisu związków między ludźmi oraz ontologii czasowej, timeline, owl i tak dalej. Jeżeli wszystko to sobie poczytamy i dokładnie przeanalizujemy, to będziemy wiedzieć to, o czym ja mówię. Ja tu na razie tylko zgaduję z nazw. Natomiast agent software'owy, który by sobie chodził po internecie i znalazł właśnie taką ontologię, a następnie opis takiego wydarzenia, doskonale by to wszystko zrozumiał. On by to wszystko wiedział. I co więcej, mógłby również wyprodukować taki opis w postaci zrozumiałej dla człowieka. Teraz parę słów, bo jeszcze w czasie się mieszczę, o RDF-ie. RDF jest podstawowym językiem opisu ontologii. Takim jest jakby fundamentem całej tej technologii Semantic Web i chciałbym go tak trochę przybliżyć. Przedstawiony przykład ontologii event instancji wydarzenia były zapisane w języku RDF.
Nie widzieliśmy tego za bardzo. Ontologia była przedstawiona w postaci takiego grafu. Wydarzenie było zapisane w takiej postaci tekstowej, trochę niezrozumiałe, ale tak naprawdę to były elementy, to były różne zapisy tego języka RDF. Podstawowymi pojęciami, RDF jest językiem abstrakcyjnym. Nie definiuje zapisu, znaczy definiuje różne formy zapisu stwierdzeń RDF-owych, ale stwierdzenie są pojęciami abstrakcyjnymi. Podstawowymi pojęciami RDF-u są zasoby, właściwości i stwierdzenia. O zasobach i o właściwościach już trochę mówiłem. O stwierdzeniach teraz opowiem parę słów. Stwierdzenie RDF-u stwierdza, że jakiś zasób ma pewną właściwość, która wiąże go z innym zasobem. Jest to stwierdzenie bardzo prostego faktu. Te wszystkie fakty stwierdzane w RDF-ie są bardzo elementarne. Stwierdzenie RDF wyraża zachodzenie właściwości pomiędzy dwoma zasobami. Właściwości, jak się na chwilę, też są zasobami. Każde stwierdzenie RDF jest tak naprawdę uporządkowaną trójką zasobów. Ten pierwszy zasób, który posiada tą właściwość, ten zasób, który jest właściwością i ten zasób, który jest wartością właściwości. Nazywa się je, i tu jest taka trochę niejednoznaczność terminologiczna, ale ja stosuję taką terminologię tu przedstawioną. Kolejne te elementy trójki RDF nazywamy obiektem, atrybutem, wartością. Object, attribute, value. Czasami stosowana jest alternatywna terminologia podmiot, predykat, przedmiot. Po angielsku subject, predicate, object. A w polskiej literaturze też się spotyka takie polskie określenie podmiot, orzeczenie, dopełnienie. To są takie mylące terminologie, ale na szczęście one nie powodują zwykle... Trójka RDF jest bardzo prosta. Prosta jak cep. Więc nie ma z tym zbytniego problemu. Tu są przykłady. Tu popatrzymy sobie na takie bardzo elementarne przykłady. To są przykłady zaczerpnięte ze specyfikacji RDF-u na stronie W3C. Rozważmy przykładowe zdanie. Zdanie wyrażone w języku naturalnym amerykańskim. Ora Lasila is the creator of the resource, trach taki resource, i tu jest na końcu kropka, ta kropka podkreśla, że to jest normalny zapis zdania. Gdybyśmy chcieli sobie teraz, to zdanie stwierdza taki dosyć prosty fakt z zachodzenia takiej prostej właściwości albo prostej relacji między dwoma obiektami. W związku z tym możemy to zapisać za pomocą stwierdzenia RDF-owego. To stwierdzenie RDF-owe jest tu zapisane trochę na odwrót, w odwrotnej kolejności, ale mogłoby być zapisane też w tej postaci. Nie będę może wnikał dlaczego. Albo może widać, wygodnie było dla takiego prostego przykładu wartość przedstawić w postaci literału, czyli stringa w tym wypadku. Literał tu jest symbolizowany przez taki prostokącik. Nie wiem, czy da się przeczytać te etykietki, które tu są wpisane, ale w takim owalu przypominającym jajko wielkanocne w środku jest wpisane całe URI tego zasobu, który jest tu reprezentowany przez ten węzeł naszej sieci, a ta etykieta jest, tu jest napisane po prostu creator. A więc mamy dwie rzeczy związane ze sobą, no tu tak od razu widać, że wartości w tych trójkach RDF-owych mogą być również wartościami typu literałów. Mogą to być liczby albo stringi, nie muszą to być obiekty, ale mogą też być obiekty. Więc właśnie, żeby nie odwoływać się, nie tworzyć obiektu dla tego gentlemana Ora Lasila, został tutaj on określony w postaci stringa, a całe stwierdzenie zostało odwrócone i zapisane zostało w postaci takiej trójki RDF-owej. Tu jest bardziej skomplikowane zdanie, które idziemy w kierunku pewnego wniosku, który za chwilę sformułuję. Przeczytajmy. The individual whose name is Ora Lasila, email taki, is the creator of, jest twórcą tej strony. Zauważmy, że to jest zdanie złożone. Zdaje się, to jest zdanie współrzędnie złożone, prawda? Takie dwie prawie że równoprawne części. Aha, nie. To nie jest. To jest zdanie podrzędnie złożone, prawda?
podrzędnie złożone, ale, no, ale może nie wnikajmy. Jakby stwierdza kilka faktów, że jest takie indywiduum, które ma na nazwisko Ora Lassila, imię i nazwisko, no po angielsku się to wygodniej mówi name, to indywiduum, ten osobnik, może tak go nazwijmy, bo to jest rzeczywista osoba i to jeden z twórców tej inicjatywy Semantic Web, ten osobnik ma taki e-mail i oprócz tego jest jeszcze twórcą strony tej właśnie tu. Trzy fakty są stwierdzone. Możemy je zapisać za pomocą właśnie trzech takich RDF-owych trójek. Przy czym zauważmy, że tu pojawiło się takie jajko, które nie ma etykiety w środku. Jest to jajko anonimowe. Ono symbolizuje tego właśnie osobnika. On nie ma identyfikatora. W tym stwierdzeniu, w naszym zdaniu oryginalnym, było powiedziane, jak się nazywa, ale nazwisko nie jest identyfikatorem. Nie możemy go użyć jako identyfikatora, więc nie wiemy tak naprawdę, kto to jest, wiemy tylko, jak się nazywa. Oczywiście to ma głęboki sens. Wiele osób może się nazywać Ora Lassila. W Ameryce nawet jak ja bym pojechał, mógłbym się nazywać Ora Lassila, jakbym się zgłosił po prostu do Wydziału Prawa Jazdy, prawda, w odpowiednim stanie i w tym stanie bym uzyskał prawo jazdy na takie nazwisko. Chociaż nie, może musiałbym pójść do sądu. Ale właśnie mamy takie trzy trójki RDF-owe, więc trzy strzałeczki, trzy jakby takie podgrafy, które mają część wspólną. Wspólną częścią jest to ten właśnie obiekt anonimowy, nieokreślony, ale widzimy, że on wchodzi w relację creator z tą stroną internetową, wchodzi w relację name z tą wartością literalną Ora Lassila i wchodzi z relacją e-mail, również z wartością literałową, która jest stringiem, określa jego e-mail. I tu jest jeszcze trzeci przykład, który idzie jeszcze dalej. Ten przykład tak naprawdę upraszcza trochę ten poprzedni przykład, bo teraz wyobraźmy sobie, że ten osobnik ma identyfikator. Wyobraźmy sobie, że jego pracownik nadaje swoim pracownikom numery, po prostu zwykłe numery identyfikacyjne, a poza tym ma jeszcze taki serwer, na których w jakiś sposób którego adres można użyć jako URI do identyfikacji pracowników. Nie wiadomo, czy pod tą stroną można tam ich odczytać, czy nie. To teraz, gdybyśmy to zdanie rozwinęli i napisali, że ten osobnik określany przez identyfikator pracodawcy 85740 nazywa się Ora Lassila, ma ten adres i stworzył ten zasób internetowy, no to dodajemy tylko etykietkę i mamy to wszystko razem napisane. I małe podsumowanie. Spróbujmy wyciągnąć wnioski z tej prezentacji i z tych cech RDF-a. Podstawowe cechy reprezentacji RDF składa się z trójek. Trójki wyrażają proste, elementarne relacje między zasobami. Mówimy binarne relacje, bo to są relacje wiążące dwa obiekty ze sobą. Trójki można wygodnie zapisywać za pomocą grafów. Graf składa się z dwóch węzłów i łuku łączącego te dwa węzły. Zaraz zobaczymy, że to nie jest przypadek. A ponieważ te zasoby i węzły w grafie są wspólne pomiędzy wieloma takimi trójkami, rysujemy je wszystkie na jednym obrazku. Jakby cofnąwszy się do tego obrazka, widzimy, moglibyśmy narysować trzy indywidualne takie grafy odpowiadające każdej trójce, ale byłyby to różne grafy i nie mogłyby stanowić jednej reprezentacji tego całego zdania. Jeżeli chcemy stworzyć jedną reprezentację zdania, no to obiekty wszystkie muszą występować jednoznacznie. Dlatego te wszystkie własności muszą być podlinkowane do tego samego węzła. I z tego względu, ponieważ zasoby reprezentowane przez łuki grafów są wspólne, przez węzły grafu, pomyłka tu jest, to indywidualne grafy naturalnie się łączą. Zauważmy, że te grafy nam się łączą, tworząc jeden większy graf i taki połączony graf, który jest utworzony z reprezentacji faktów, nazywa się siecią semantyczną. To jest właśnie sieć semantyczna.
I ta grafowa reprezentacja jest ważna. Ona jest najlepszą, najbardziej bezpośrednią reprezentacją zapisu i faktów, i ontologii w notacji RDF. W sztucznej inteligencji od dawna znany był fakt, że taka właśnie reprezentacja grafowa jest językiem o dużej ekspresyjności. Za pomocą takiej reprezentacji grafowej można wyrażać związki, które bardzo trudno jest opisać za pomocą prawie każdego innego języka. Za pomocą języków wyrażanych symbolami pewne relacje są niemożliwe do zapisania albo bardzo trudne. Reprezentacja grafowa jest stosunkowo najbardziej uniwersalna. Na przykład możemy tam wyrażać takie skomplikowane związki jak fakty o faktach, stwierdzenia o stwierdzeniach, własności stwierdzeń, opinie o stwierdzeniach, nasze wyobrażenia o stwierdzeniach. To wszystko bardzo łatwo jest zapisuje się w notacji grafowej, bo wystarczy dodać relacje pomiędzy dwoma różnymi zasobami, połączyć je strzałeczką i już wyrażamy fakt, że taki dowolny fakt. Przez wiele lat ludzie się męczyli nad stworzeniem języków liniowych, składających się z symboli, które by pozwalały, miały taką siłę ekspresji. Teraz jeszcze zauważmy, że ponieważ to jest notacja grafowa, stwierdzenia RDF łatwo się opisuje za pomocą grafów. Aha, właśnie, czytelność sieci semantycznych wyraża się w tym, że wszystkie właściwości, jakie dotyczą danego zasobu, od razu widać. Jeżeli chcemy zobaczyć, co dotyczy danego zasobu, to wystarczy popatrzeć na to miejsce w grafie, w którym jest węzeł tego zasobu i jakie strzałki albo do niego linkują, albo z niego wychodzą i możemy poznać łatwo zasób. Gdybyśmy na przykład czytali jakąś książkę i w niej typu encyklopedycznego i w niej było o jakimś obiekcie dużo faktów, to czasami musielibyśmy całą tą książkę przeczytać, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć, bo nie wiadomo, być może 30 stron dalej będzie znowu jakaś informacja ważna. Na grafie nie może ona być w innej części grafu, tylko musi być w tej. Grafowa reprezentacja jest bardzo czytelna dla człowieka, ale oczywiście nie jest czytelna dla komputera. Dla maszynowego przetwarzania potrzebny jest zapis alfanumeryczny, jakiś liniowy. Stosuje się kilka alternatywnych zapisów tekstowych, zapisów grafów RDF, nazywa się językami serializacji. Jednym z nich jest RDF XML, oparty na XML-u, ale nie jest to jedyne. Tak naprawdę, właściwie tu mam przykład chyba, właśnie, dla takiego bardzo prostego zdania, tego pierwszego naszego przykładu, tu jest taka reprezentacja RDF XML, ale jeszcze stosowany jest taka alternatywna, nie oparta na XML-u, tylko taka symboliczna, jeszcze bardziej skrótowa notacja. Widzieliśmy ją w tym przykładzie z tym wydarzeniem muzycznym. Ona była właśnie zapisana, to jest tak zwana notacja N3, ale nie będę już do tego wracał. Podsumowanie. RDF jest przyjętym standardem reprezentacji semantycznego internetu. Opisuje relacje binarne, które stanowią te trójki RDF. RDF zawiera w sobie bardziej skomplikowane konstrukcje, pozwala wyrażać właśnie takie fakty o faktach, alternatywy różnych stwierdzeń i ma pewne konstrukcje składniowe, trochę bardziej skomplikowane, których tu przykładów nie mam, ale to są tylko konstrukcje składniowe, jakiego rodzaju zdania można w nich wyrażać, natomiast nie określa prawie żadnych pojęć sam w sobie, czyli nie ma żadnych elementów znaczeniowych. W zasadzie ma dosłownie kilka. Jednym z podstawowych jest taka własność RDF type. To jest własność, za pomocą której można łączyć ze sobą różne zasoby i ona oznacza, i właśnie RDF to definiuje, że ten jeden zasób jest elementem klasy tego drugiego zasobu, prawda? To jest własność przynależności do klasy. To jest tylko taka jedna własność zdefiniowana przez RDF. Natomiast zdefiniowano drugi język, taki stowarzyszony, który się nazywa RDFS, co jest skrótem RDF Schema, który wprowadza cały szereg własności, a także klas, które już mają określone znaczenie. To są bardzo ogólne znaczenia, one odwołują się do klasy wszystkich klas, hierarchii klas i tak dalej, ale właśnie znaczenie już są przez nie zdefiniowane. Do tego języka RDF, za pomocą którego możemy zapisywać ontologię, czyli
pewne definicje, jak i fakty, które z tymi definicjami są związane. Następną technologią semantyczną jest język zapytań, który się nazywa SparkQL. Nazywa się go językiem zapytań RDF-u, ponieważ te zapytania SparkQL-a są zapisane również za pomocą trójek RDF-a, albo raczej grafów RDF-owych. Zdefiniowano składnie języka SparkQL w taki sposób, że bardzo przypomina język zapytań SQL relacyjnych baz danych i bardzo, bardzo naturalnie można rozumieć zapytania SparkQL-owe, które widzimy, a także je pisać. Natomiast to jest tylko notacyjna, składniowe podobieństwo. W rzeczywistości język SparkQL bardziej nawiązuje do grafowego modelu danych RDF-u i polega, działanie SparkQL-a polega na dopasowaniu do wzorców, czyli w zapytaniu jest graf, który jest naszym grafem zapytania. Jeżeli ten graf zapytania uda się dopasować, gdzieś jest takie miejsce w grafie semantycznym, w sieci semantycznej opisującej nasz świat, jest takie miejsce, do którego nasze zapytanie da się w całości kompletnie dopasować, ono w 100% pasuje, to odpowiedzią na zapytanie SparkQL-owe jest tak, owszem, tak, to jest prawda, o co się pytasz, a jeżeli w zapytaniu były zmienne, no to jeszcze w wyniku tego dopasowania następuje podstawienie zmiennych i uzyskujemy jeszcze pewne wyniki, wartości. To jest taki bardzo prosty przykład zapytania. Tam na górze to są tylko definicje przestrzeni nazw, ale tak naprawdę zapytanie tu się mieści. Select, wybierz jakieś takie C, zmienna C, gdzie ta zmienna C, ten zasób, jest RDF type, jest elementem klasy RDFS class. I właśnie tutaj odwołujemy się do takiej klasy zdefiniowanej w tym języku RDFS, RDFS schema, która jest klasą wszystkich klas. To jest bardzo proste zapytanie, ale takie troszeczkę filozoficznie trudne. Ja znowu z jakiegoś manuala zaczerpnąłem. Tak naprawdę pytamy się o wszystkie klasy. Uzyskamy wszystkie klasy, które istnieją w naszej ontologii, ponieważ tylko klasy są typu RDFS class. Klasy są elementami tej klasy wszystkich klas. No więc to jest takie zapytanie, no bardzo proste, ale jednocześnie takie troszeczkę abstrakcyjne. Tu jest zapytanie z definicji SparkQL-a na serwerze W3C zaczerpnięte, które jest zapytaniem, tu mamy nasze zapytanie, które jest zapytaniem minimalnie bardziej skomplikowanym, ale takim o wiele bardziej konkretnym. Wyobraźmy sobie, że w naszej bazie danych, czyli sieć semantyczna, zawiera takie wpisy jak tu. A więc mamy jakiś taki obiekt, którego nazwa FOAF jest, to jest jakiś identyfikator A. Jest jakiś obiekt A w przestrzeni nazw podkreślenie, którego własność FOAF name jest Johnny Lee Outlaw, i tenże sam obiekt A ma własność FOAF mbox, czyli ma adres e-mailowy taki właśnie jak tu. Jest inny obiekt, który ma name i mbox taki. Jest trzeci obiekt, który ma tylko mbox. Nie mamy jego nazwiska. I na zapytanie select name and mbox takie, że jednocześnie jakiś obiekt ma taką nazwę i ten sam obiekt ma taki mbox, proszę zauważyć, że uzyskamy, wynik jest zapisany tu w postaci takiej tabelki, nie wiadomo w jakiej formacie powinien być wynik, to zapytanie SparkQL-owe tego nie określa. Uzyskujemy tylko tych dwóch osobników, dwóch pierwszych. Nie uzyskujemy ich identyfikatora, bo o to się nie pytaliśmy. Ta zmienna znak zapytania X tu znika w procesie generowania tej odpowiedzi. Natomiast uzyskujemy ich nazwy i mboxy, bo o to się zapytaliśmy. I teraz tak trochę ogólnie o tych technologiach Semantic Web. To, o czym tak trochę opowiedziałem, trochę pokazałem szczegółów, to jest jakby sama podstawa, taki fundament tej technologii, to znaczy identyfikatory URI, język RDF do wyrażania faktów, zapisu ontologii i język XML, który służy do serializacji zapisu tekstowego, a także
te technologie, takie jak SparkQL i RDFS, trochę o nich opowiedziałem. Nie opowiedziałem o AOL-u, który jest wyższym językiem ontologii, który zawiera dużo bardziej skomplikowane konstrukcje i można w nim opisywać ontologię, czyli opisywać zjawiska naszego świata, które mają w sobie dużo złożoności, mają dużo więcej skomplikowanych elementów niż tylko takie proste własności, jakże miejsce i czas, które widzieliśmy w ontologii event. I dlatego istnieje taki wyższy język opisu ontologii, który się nazywa AOL. Ten AOL nie jest jeszcze uznany tak w pełni za podstawowy język ontologii Semantic Web, jak RDF, ale też jest językiem wyższego rzędu i niektóre elementy technologii mogą go wykorzystywać, a inne nie muszą. RDF jest podstawą i wszystkie elementy technologii muszą na nim bazować. Gdzieś tutaj, na poziomie, na tej granicy między tą warstwą proof a warstwą trust, jest granica współczesnej technologii. To znaczy te technologie, aczkolwiek istnieją różnego rodzaju już agenty, takie typu user interface i wiele aplikacji, istnieje i wiele takich, ale to jest jak najbardziej nie do końca jeszcze zdefiniowane, nie do końca zamknięte i w pełni rozwinięte technologie. To, co w tej chwili to toczy się, tak trochę się gotuje, tworzą się standardy i technologie, to są właśnie gdzieś tu na granicy Unifying Logic, Proof. Istnieją już takie technologie, nie są one jeszcze w pełni zatwierdzone jako jest to, można powiedzieć, taka technologia w stanie powstawania. Natomiast to już nie jest warstwa, krypto. Krypto to jest po prostu taka technologia, która w tej całej strukturze semantycznego internetu, która została w ten sposób narysowana i nazywana to jest tortem semantycznym. Taka struktura jest nazywana tortem semantycznym, bo tak się uważa, że tak powinna wyglądać architektura semantycznego internetu. Ta architektura się nie zmienia, przez cały czas istnieje w ten sposób przez te 10 lat. Ta warstwa kryptograficzna no nie jest warstwą, tylko jest uważane, że ona może występować na wszystkich tych poziomach. Istniejące bardzo wiele ontologii powstało i powstaje i można z nich korzystać. Więc w tym sensie ta technologia Semantic Web istnieje już, zdołała zaistnieć i pełni już dużo funkcji. W niektórych dziedzinach, istnieją takie ontologie dziedzinowe, w niektórych dziedzinach pełnią bardzo silną rolę i bardzo dużo się z nich korzysta. To są na przykład takie dziedziny jak medycyna i biologia, biotechnologie, różne właśnie takie nowoczesne technologie korzystają z tego, dlatego że pozwala to właśnie na te technologie semantycznego wyszukiwania w tych dziedzinach działają. Medycyna bardzo się stara jakby używać tej technologii. To trochę dlatego, że medycyna jest taką dziedziną, która właśnie jest trudna w konceptualizacji. Cała medycyna to jest tak trochę tradycyjnie sztuka. Matematyczny opis medycyny kiedyś nie istniał. Wszystko to było takie bardzo nieprecyzyjne, więc medycyna ma bardzo duży jakby taki dużo do nadrobienia w tym, żeby właśnie nastąpiła jej konceptualizacja i formalny opis i korzysta. Bardzo dużo pracy jest stworzonych w tym kierunku, żeby ten semantyczny internet. Nie będę już wymieniał, tu są takie szczątkowe ontologie, które są bardzo przydatne, ale dostarczają takich po prostu minimalnych mechanizmów, których można korzystać w różnych dziedzinach. Chciałem jeszcze tylko pokazać tak zwaną chmurę LOD, Linking Open Data. To są ontologie dziedzinowe, które powstały, zostały już utrwalone i na tyle zostały przyjęte w świecie, że nastąpiły silne powiązania między nimi. One już nawzajem z siebie korzystają w tak stabilny sposób, że korzystając z jednej, możemy w zasadzie korzystać z wielu innych. No z jakiegoś powodu DBpedia jest jedną z takich. DBpedia jest ściśle semantycznie zdefiniowaną wersją Wikipedii, zbudowaną na podstawie fragmentów Wikipedii, które były dobrze strukturalnie wyodrębnione. Wpisy w Wikipedii mają taką ramkę, prawda? Po prawej stronie się pojawia taka ramka. W tej ramce są odpowiedzi na kilka pytań,
I twórcy DBpedii wykorzystali to, żeby przeskanować całą Wikipedię i zbudować całkowicie semantycznie zdefiniowaną, ale bardzo powierzchowną, tylko składającą się z tych ramek Wikipedii zdefiniowaną wersję. Wikipedii nazywa się DBpedią, no ale właśnie ta ontologia FOAF i wiele innych, to jest wersja z 2007 roku. Tak wyglądał ta światowa chmura istniejących ontologii, linkujących nawzajem do siebie. Natomiast tak wyglądała chyba w październiku 2011. A więc jest taki dramatyczny rozwój. Jednak ta technologia Semantic Web, pomimo tego, że powiedziałem na początku, że są trudne i rozwijają się powoli, to jednak ten wzrost następuje i na całym świecie trwają projekty mające na celu zbudowanie właśnie takich technologii. A teraz na koniec odpowiedź dlaczego, jaki to ma związek z Linuxem i sesją Linuxową. Więc chciałbym, żeby miał. Technologie Semantic Web mają wiele wspólnego z systemami open source. Takie jest moje spostrzeżenie. Ich podstawą i siłą napędową są standardy i technologie tworzone w większości przez organizacje non-profit. Te standardy i technologie mają to do siebie. One powstają jako wynik wysiłków właśnie ludzi często nie uzyskujących wynagrodzenia za tą swoją pracę, współpracujących przez internet na całym świecie, starających się po prostu stworzyć dobre technologie. Dobre, potrzebne technologie. I te technologie, gdy są otwarte, każdy może z nich skorzystać i świat komercji oczywiście korzysta z nich wtedy, kiedy chce, na tyle, na ile licencje wolnego oprogramowania mu na to pozwalają, ale nie musimy się tym martwić, ponieważ świat komercji jakby sobie sam oblicza to, co opłaca im się tworzyć i to, z czego opłaca im się korzystać. Natomiast są pewne grupy i całe obszary zastosowań i grupy klientów i odbiorców technologii, którzy są, no tak nazwijmy to w cudzysłowie, kłopotliwi. Nie zawsze wiedzą, że mogą i powinni skorzystać z tych standardów, nie zawsze umieją, nie zawsze mają siłę, żeby przebrnąć przez pewien taki startowe opory, żeby w dane technologie wejść, żeby móc potem korzystać z ich dobrodziejstw. Tymi obszarami są wszelkiego rodzaju rządy, administracja publiczna, administracja samorządowa i edukacja. To są tacy trochę słabi klienci i tu jest właśnie taka część wspólna. To są bardzo, bardzo podobne zjawiska zmierzające w kierunku wdrażania technologii w tych obszarach zastosowań, technologii open source'owych, takich jak Linux i opartych na Linuxie, oraz technologii Semantic Web. A ponieważ uważam, że technologie semantycznego internetu są dobrymi technologiami, są technologiami dobrego, użytecznego internetu, uważam, że społeczność Linuxa powinna z tym jak najbardziej współpracować, znać te technologie, wspierać i propagować. I ja to właśnie chciałem też do tego cegiełkę swoją dołożyć. Na tym się kończy moje wystąpienie. Dziękuję Państwu za uwagę. I czy są pytania? Są. Okej. Ja mam takie pytanie, bo generalnie interesuję się tym tematem od paru lat i ciągle zauważam, że tak naprawdę nie widzę zasobów, z których mógłbym się dowiedzieć, jak mógłbym zacząć poważniej korzystać z tych technologii, żeby udostępniać semantycznie dane i żeby też je semantycznie wyszukiwać, więc gdzie znaleźć informacje o takich standardach i gdzie są one tworzone i rozwijane? No troszeczkę takim punktem centralnym jest organizacja W3C i Tim Berners-Lee, którzy to bardzo promują i wspierają oni organizują cały proces uchwalania standardów, zatwierdzania standardów i rozwijania standardów i tych standardowych technologii. Również stamtąd można się dowiedzieć o istniejących technologiach, po prostu o konkretnych programach. No, trzeba byłoby po pierwsze poszukać dla danej dziedziny
interesuje nas jakaś dziedzina, chcemy w tej dziedzinie stworzyć albo jakiś system, jakoś, system dla konkretnego klienta, albo może dla mnie, dla mojej organizacji, albo chciałbym stworzyć jakąś infrastrukturę, w której mógłbym działać. A więc po pierwsze interesują mnie, jakie istnieją ontologie dziedzinowe, takie już uchwalone, zatwierdzone, utrwalone w świecie, które wiadomo, że się nie znikną, nie zmienią się za jakiś czas w sposób nieprzewidywalny, a więc najlepiej należące do tej chmury LOT, prawda? Tych takich światowych uchwalonych ontologii. Skąd można, nie wiem, skąd pan wziął tą chmurę, jak można znaleźć informacje na jej temat? Rozumiem, że z jakiegoś miejsca w internecie. To pytanie mnie trochę zatkało, ponieważ to jest pytanie, należy tak trochę do takich tak oczywistych pytań, że prawie nikt nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć, prawda? Ta chmura, to znaczy ona pojawia się w prawie każdej prezentacji temat semantycznego internetu. Na stronie W3C chyba się nie znajdzie do niej linków, to prawda. Bo to jest problem, bo zauważyłem, że nawet takie standardy stare i rozpropagowane jak FOAF też nie są specyfikacjami W3C. Mają jakąś swoją stronę, często nic nie ma i jest martwa od wielu lat. Marta w sensie braku aktywności. Ale to, że taka strona jest martwa, jak FOAF albo Dublin Core, to jest całe błogosławieństwo. To znaczy nie wolno tam nic zmieniać i nic ruszać, dlatego że ludzie korzystają z tego, linkują i... Znaczy chodzi o specyfikację, a mi chodzi o na przykład stronę, która mogłaby linkować do innych stron zawierających informacje na ten temat i tak dalej. Po prostu chodzi o to, że szukając informacji takich na stronie W3C i tym podobnych trafia się na ślepe zaułki, nie da się dalej nigdzie znaleźć po linkach takich informacji. Tą chmurę, szczerze mówiąc, pierwszy raz widzę na oczy. Chciałbym się o niej więcej dowiedzieć, ale po prostu nie wiem gdzie. To znaczy jak już wie pan czego szukać, to wydaje mi się, że to bez trudu. Wystarczy po prostu wpisać LOD Cloud i ona się znajdzie i wszystkie jej wersje, ponieważ krążą wersje tam, co roku ona jest budowana. I co roku, właśnie żeby pokazać, jak ten semantyczny internet przyrasta. Także wiedząc o tym, to już znaleźć jest łatwiej. Ja te obrazeczki znalazłem dziś rano, przygotowując tą prezentację, bo chciałem pokazać dwa wybrane, reprezentatywne, aktualne przykłady. Natomiast zgadzam się, że nie wszystko... Nie wszystkie technologie są opisane w taki sposób do poziomu poradników, jak wdrażać Semantic Web w małej organizacji, prawda? Jak zacząć i tak dalej, i tak dalej. Takich wszystkich rzeczy nie ma. Trzeba trochę szukać. Jedyną taką odpowiedzią, którą mogę, jakby jednostkową odpowiedzią, którą mogę na to udzielić, to jest W3C, ponieważ tam jest jakby najwięcej technologii, najwięcej tych opisów i najkompletniejsze, najbardziej takie miarodajne opisy. Natomiast oprócz tego jest jeszcze całe mnóstwo technologii. Wyszukiwarka sług, prawda? Bardzo dużo różnych, chociażby taki edytor Protégé. Ale to jest edytor ontologii, który został stworzony w Stanfordzie na początku lat 90., kiedy w ogóle jeszcze nie było ani RDF-u, ani żadnych innych takich rzeczy, ale technologie właśnie te semantyczne były rozwijane. Jest inny edytor ontologii, który się nazywa Top Braid Composer, z kolei komercyjne narzędzie, które rzeczywiście są serwery, tak zwane triple store, czyli bazy trójek, których jest kilka takich najczęściej na świecie używanych. Najbardziej, najszerzej używanym, najbardziej popularnym jest taki triple store, który nazywa Sesame, jest open source'owy i taki najbardziej, najwięcej ma API w różnych językach programowania i do wielu różnych narzędzi dostosowanych. Więc faktem jest, że tych rzeczy nie zawsze wszystkie je tak łatwo jest zlokalizować. Co jakiś czas pojawiają się artykuły, takie spis narzędzi
do sieci semantycznych. I kiedyś ten spis narzędzi mieścił się na jednej stronie, ktoś go opublikował, potem ten ktoś opublikował chyba w rok później też swój spis narzędzi, ale żeby mógł się zmieścić na jednej stronie, to chyba czcionką piątką już był złożony. Taki PDF był naprawdę, który z lupą trzeba było czytać. A obecnie taki, to już chyba nie, ta osoba już nie publikuje tego spisu, ktoś inny publikuje, ale to już jest na wiele, wiele stron, taki spis narzędzi. Ale właśnie istnieje taki spis narzędzi, ponieważ nie można, nie tak łatwo jest ich je wszystkie znaleźć, prawda? Także ja tak trochę odpowiadam na to pytanie, trochę potwierdzając, że tak, to jest trochę problem. Znalezienie, dotarcie do tych wszystkich rzeczy to jest problem i od czasu do czasu też mi ktoś mówi, ja się tym też interesuję, trochę nawet prowadzę wykład na uniwersytecie, ale od czasu do czasu mi też ktoś mówi, że jest coś takiego, a ja tego nie znałem, prawda? I wcale nie to, że miesiąc temu powstało, tylko po prostu jakoś nie dotarłem. Także trochę są kłopoty, to są takie trochę kłopoty technologii, która no, powstaje, silnie powstaje, a ponieważ nie jest łatwa i nie każdy wie, że jej potrzebuje, nie wszyscy wiedzą, że ten problem mamy i musimy go rozwiązywać, no to właśnie wiele firm tym się w ogóle nie interesuje. Ciekawe, że udało się właśnie tym propagatorom idei tego semantycznego internetu zachęcić do niego rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przynajmniej te dwa, o tych dwóch ja wiem, i one mają taki silny program przekształcania wszystkich dokumentów, które są dokumentami o charakterze publicznym, leżącymi w gestii rządów amerykańskiego i brytyjskiego w różnych serwerach, przekształcanie je na postać semantyczną. To jest oczywiście potężna praca i nie ma szans, żeby to zostało wykonane w całości, w jakimś określonym czasie. To jest wykonywane po prostu wybiórczo. Na pewnych zestawach danych różne organizacje prowadzą takie prace i są takie serwery. Ostatnio słyszałem, że rząd amerykański chyba obciął finansowanie i już chyba prezydent Barack Obama już nie jest takim entuzjastą tych wszystkich otwartych technologii i nie będzie już na to łożył, ale rząd brytyjski nadal to podtrzymuje i dalej to się dzieje. Myślę, że niemiecki też musi to mieć, tylko jakoś nie przebiłem się przez barierę tych niemieckich wszystkich informacji. No cóż, pomyślałbym, że pierwszym problemem, jaki rozwiąże Semantic Web, byłoby rozwiązanie problemu indeksowania publikacji na temat Semantic Web, ale jak widać, tak nie jest. Jest trochę problem, bo jeżeli taka idea i taka wizja Semantic Web by się ziściła i pojawiłby się nagle świat, w którym wszystko jest opisane semantycznie i wszystkie dane wiedzą, do czego służą i co w nich jest i co one oznaczają, i wystarczy napisać takiego agenta, który się zapyta tej naszej chmury, gdzie jest ontologia, która coś mówi na temat tego, o co mojemu użytkownikowi chodzi, poszukałby w ontologiach, gdzie są takie serwisy, jak one się nazywają, jak się nazywają w innych językach i gdzie te dane można byłoby znaleźć, i znalazłoby odpowiedzi na moje pytanie, to mogłoby się okazać, że pewna znana nam i lubiana firma, która jest najpotężniejszą, największą firmą na świecie i która żyje głównie z reklam swojej wyszukiwarki, mogłaby na przykład pójść out of business, prawda? Bo tej jej wyszukiwarki, niesłychanie sprytnej, najinteligentniejszej na świecie, już by nikt nie potrzebował. W związku z tym istnieje interes w tym, żeby te technologie Semantic Web, zwłaszcza wyszukiwania semantycznego, żeby ich tak bardzo znowu nie wspierać. Firmy komercyjne nie pakują się w te technologie w tym celu, żeby udostępniać dane i technologie innym. To robią organizacje takie non-profit, to robią rządy niektórych państw i różni indywidualiści, prawda? Firmy na przykład, tak jak to było w poprzedniej wypowiedzi przedstawiane, bardzo, bardzo często widzą swój interes w rynku, całym rynku wolnego oprogramowania. Tam jest biznes do zrobienia i jest powód, żeby na przykład firma miała swój produkt open source'owy oprócz produktu komercyjnego i może z tego świetnie żyć.
W Semantic Web tego tak bardzo nie widać, prawda? W związku z tym udział komercji jest rzeczywiście niewielki. Komercja tak trochę kupuje te technologie, niektóre firmy kupują je na własny użytek i stąd żyją. Istnieje kilka firm, które wdrażają te technologie komercyjnie na zapotrzebowanie klientów, ale to jest mały rynek jak na razie. Inne pytanie. Więc ja mam takie pytanie, ponieważ powiedział Pan o liście narzędzi służących do sieci semantycznych i do semantycznego internetu. Ja bardziej się chciałem zapytać o sieci semantyczne, ponieważ kiedyś zapomniałem jakiegoś programu, jak się nazywał, chciałem go sobie przypomnieć, jego nazwę i kiedyś go używałem. I pomyślałem, że przydałby mi się do tego taki notes, oparty właśnie o coś podobnego do sieci semantycznych. I tutaj się pojawia moje pytanie. Czy zna Pan jakieś fajne users, takie użytkownik, jakby dla użytkownika, nie jakieś takie, że klepiemy w tym języku zapytań, tylko takie proste dla użytkownika program, zastosowanie jakiś do właśnie sieci semantycznych? Nie całkiem rozumiem pytanie, to znaczy program, chodziło o to, używał technologii, ale do dowolnego celu służący program, tak? No tak, znaczy nie chodzi mi o, ponieważ no, domyślam się, że na przykład serwerów jest wiele, ale taki przeciętny użytkownik nie skorzysta z serwera, tak? Takie gotowe rozwiązanie dla użytkownika, że on sobie tam kliknie, mu się tam rozwinie i tak dalej. Myślę, że koledze chodzi po prostu o bazę danych typu Microsoft Access, tylko że działającą na ontologiach. Na przykład. To jest łatwiejsze pytanie. Takich baz danych jest ileś, ale nie tak dużo, ale najpopularniejszą open source'ową bazą danych jest baza danych, która się nazywa Sesame. Tak jak Sesame Street, tylko bez street, prawda? Bardzo, bardzo dobrze rozwinięta, właśnie ma API w kilku różnych językach. I spełnia te wszystkie standardy, ma maszynę odpowiedzi na zapytania SQL-owe, różne takie rzeczy, Sesame. Są inne, jest na przykład taki produkt, który się nazywa Allegro Graph, który jest komercyjny. Jest jego wersja jakaś akademicka, taka darmowa, chyba do, już nie wiem, do 5 milionów trójek. Do 5 milionów trójek można załadować i to się używa, że uważa się, że to jest demo, prawda? I to jest dla użytkownika domowego, prawda? A dla komercyjnego już trzeba kupować licencję. Ale próbowaliśmy od nich kupić licencję z kolegami, bo chcieliśmy mieć wersję komercyjną i robić projekt, ale nie udało się. Przez długi czas indagowaliśmy i oni nie mają. Na przykład właśnie, to jest firma, która sprzedaje produkt, ale nie ma cennika. Oni chcą nam sprzedać produkt, jeżeli my powiemy, do jakiego celu, jakich mamy klientów, ile danych i tak dalej. Oni nam wtedy wycenią swój produkt i sprzedadzą licencję. To tak trochę właśnie świadczy o tym, że to jest rynek taki bardzo jeszcze mocno nieustabilizowany. To jest firma, która produkuje systemy, istnieje na rynku od tam lat 80. Te semantyczne technologie teraz robi od iluś tam lat. Ale właśnie jej produkty to są jeszcze takie bardzo, bardzo, ten rynek komercyjny jest bardzo mały. Niemniej Allegro Graph jest inną taką bazą danych semantyczną, którą sobie można ściągnąć i odpalić. To są bazy danych. Klienci w postaci, nie wiem, czy to się nazywa plugin do Firefoxa i do takich różnych wyszukiwarek. Wtyczki właśnie. Są różnego rodzaju klienci w postaci wtyczek, z tym, że ci klienci, czy te klienty, jakby tu mówić o tych agentach software'owych, to nie jest najciekawszy kawałek oprogramowania, jaki można sobie byłoby wyobrazić, dlatego że tak do końca one nie dostarczają użytecznych usług. One pokazują znaczniki semantyczne, które są na różnych stronach, ale na stronach HTML-a znaczników semantycznych jest niewiele. W pełni semantyczne są strony napisane w RDF-ie, które w ogóle nie są stronami www i przeglądarki do nich nie zaglądają, bo tam nic nie widzą oprócz XML-a. Można sobie oglądać XML-a, prawda, w takiej ontologii.
Natomiast no jest na przykład taka wyszukiwarka Google, która jest wyszukiwarką semantyczną i ona ma jakąś funkcjonalność. I ona jest no jakby całym takim viewportem na pewną infrastrukturę semantyczną. Może warto z nią sobie poeksperymentować i zobaczyć jakie możliwości ona daje. Ona nie stanowi alternatywy do Google'a ze względu na to, że Google jednak jest rozwiniętą technologią i jednak daje nam cały internet, całe zasoby internetu. No, dostajemy 200 tysięcy stron odpowiedzi, ale bardzo często to, co nas szuka, to, co nas interesuje, jest na pierwszej stronie, prawda? Więc zawsze mamy tą nadzieję, że znajdziemy i że w Google będzie szybciej i zwykle jest. A w Google możemy znaleźć tylko najwyżej te rzeczy, które akurat już są przygotowane semantycznie i dostępne. Inne pytanie? Taka mała korekta tylko. W Google dostajemy 10 stron odpowiedzi. Potem Google twierdzi, że więcej nam nie da, bo nie. I może to też wynikać z tego, że Google stosuje tak ciekawą heurystykę, że na każdej stronie jest inny numer znalezionych wyników, inna liczba. Aha, to tego nie wiedziałem. Właśnie ja mam takie pytanie, na które pan częściowo odpowiedział. Mówię o tych znacznikach HTML-owych. Czy jest właśnie jakiś sposób na łączenie istniejącej treści, czy są prace takie prowadzone, żeby ją i poindeksować za pomocą właśnie takiej dokładniejszej? I kto by to ewentualnie musiał robić? Twórcy treści? Tak, czy... to znaczy istnieją w ogóle technologie do tego służące. Jedną z takich technologii jest taki język, nazywa się RDFA, który zagnieżdża znaczniki RDF w stronach HTML-owych. W postaci, już zapomniałem, jakiegoś znacznika, na jakim znaczniku HTML-a są wpisywane opisy RDF-owe i tam można tych opisów RDF-owych trochę napisać. I oczywiście najlepiej jest to zrobić ręcznie. Jeżeli piszemy, tworzymy sobie stronę HTML-a i wiemy dokładnie, co ta strona jest, co jest jej treścią, co ona opisuje, komu może być przydatna, to możemy właśnie takie opisy semantyczne tam umieścić i one będą najprecyzyjniejsze i najbardziej będą się poddawały temu semantycznemu wyszukiwaniu. Ale są też projekty całe, jakby jest już taki konsensus, jakby te czynniki zaangażowane w semantyczny internet, a więc i ci fachowcy i firmy zgadzają się, że taki projekt, żeby cały internet ręcznie, żeby ewolucyjnie on przeszedł na semantyczny internet, jest nie do pomyślenia. To się nigdy nie zdarzy, bo za mało jest właśnie osób tym zainteresowanych, za mało jest czynników, za mało jest siły, za mało pieniędzy i tak dalej. I jedyna szansa to jest masowe, automatyczne przerabianie stron w ten sposób, żeby strony internetowe zostały przynajmniej częściowo semantycznie uzbrojone całego internetu, ale gdyby to się mogło dziać na masową skalę, to i tak jakby w tym kierunku byśmy szli. I są takie projekty, zapomniałem właśnie jak się nazywa taka technologia, jest taka technologia właśnie, która też jest open source'owa i można ją sobie samemu ściągnąć i uruchamiać, która służy do tego, która wspomaga automatyczne przezbrojenie stron. Jeżeli ktoś z Państwa pisze sobie stronę jakąś własną albo ileś tam stron dla firmy czy dla czegoś, to ja zachęcam, żeby się zainteresować właśnie tymi technologiami, takim językiem jak RDFA i RDF i po prostu taką stronę uzbroić. To znaczy napisać ją w HTML-u, ale z zagłębionymi znacznikami semantycznymi. I one wtedy we wszystkich tych, taka strona, jeżeli się otworzymy ją w przeglądarce, która ma tą wtyczkę właśnie semantyczną, to ona od razu zapali tam taki znacznik, że ta strona ma znaczniki semantyczne i można się dowiedzieć, co tam jest napisane na tej stronie. No ale właśnie do masowego, jakby do takiego prawdziwego, komercyjnego tłumaczenia stron na semantycznie uzupełnione, trzeba myśleć o takich narzędziach software'owych,
które robią to w sposób tylko powierzchowny. To jeszcze mam takie pytanie, gdyby taką stronę pisać od nowa i właśnie umieszczać takie znaczniki, to można byłoby wykorzystać jakąś wolną technologię, żeby potem wyszukiwać w takich stronach w jakiś dobry sposób, właśnie zrobić sobie taką wyszukiwarkę, podpiąć jakieś te wszystkie biblioteki, które istnieją, tą chmurę i być w stanie korzystać z tego na naszych stronach, na naszych jakichś webowych takich portalach. Tak, to znaczy jakby za pomocą własnych narzędzi, gdyby to na przykład zrobić na Politechnice, no to narzędzia, które tu przeszukują strony na Politechnice, no by widziały te wszystkie strony, mogłyby to przeszukiwać i by potrafiły to znaleźć. Natomiast, żeby nasze strony udostępnić jakby udostępnić wszystkim na całym świecie, żeby każdy mógł znaleźć nasze dane, musiałyby one zostać zaindeksowane, z kolei cały zasób, jakby cała ta infrastruktura musiałaby zostać zauważona i zaindeksowana przez infrastrukturę semantyczną. Także no to jest jeszcze trochę dalszy krok. To wymaga pewnych ręcznych uzgodnień i ręcznych poprawek. Jeszcze jedno pytanie. Czy są jakieś projekty społecznościowe, żeby zatrudnić ludzi, którzy wchodzą na stronę, widzą, że na tej stronie jest napisane, że ten człowiek w tym dniu w Londynie miał koncert na cymbałach, żeby człowiek czytający taką stronę mógł kilkoma wciśnięciami klawiszy dodać informację semantyczną do tej strony? Czy są jakieś takie technologie, czy pomysły na technologie, żeby zatrudnić masowo ludzi, którzy chcą poprawiać internet, do tego, żeby ten internet był bardziej semantyczny? Obawiam się, że na to pytanie muszę odpowiedzieć, że nie wiem. Że nie wiem, to jest takie mocne nie wiem. To znaczy, wcale nie jestem pewien. Być może widziałem gdzieś coś takiego, ale właśnie jakoś mi umknęło. To znaczy, są takie technologie społecznościowe, są portale społecznościowe, które technologie semantyczne używają i tam jakby w ramach tych, wydaje mi się, że Facebook używa jakichś technologii semantycznych. W ogóle na przykład RSS, RSS 1.0 jest zdefiniowany w RDF-ie i jest taką technologią semantyczną. Nie wiem, jakaś nowa, RSS ma chyba jakąś nową wersję, bo zawsze się mówi, że RSS 1... Znaczy jest RSS 092, jest 1.0, jest RSS 2.0, który jest zupełnie czymś innym niż 1.0. To jest osobny projekt, osobny design. To nie jest nowa wersja. No jest Atom jeszcze, który jest też kolejnym standardem. Atom i RSS 1.0 są takimi semantycznymi technologiami i wszystko, co się tam tworzy, to jest taką technologią, ale ogólnie tak trochę muszę powiedzieć, że nie wiem. Nie potrafię podać dobrej odpowiedzi pozytywnej. Okej. To chyba pytania się wyczerpały. To dziękuję bardzo. Dziękuję również za te pytania. Bardzo, bardzo się cieszę tym zainteresowaniem, które to wzbudziło. Ja rozumiem, że dla niektórych z Państwa to nie była nowość, to co ja opowiadałem. Ja tak usiłowałem z tym wykładem to trafić tak trochę pomiędzy taką tendencją popularyzatorską, tendencją zrobienia takiego snapshotu tego, co się w tej chwili dzieje w tych technologiach semantycznych. I wzbudzenia właśnie jakiegoś takiego zainteresowania i dyskusji. No i to mi się trochę udało, także dziękuję bardzo za to.